Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Suzuki Grand Vitarze, czyli samochodzie terenowym zaprezentowanym w 2005 roku, produkowany do 2014 roku. Samochód w 2008 roku, w 2012 roku przeszedł gruntowny facelifting ze zderzakami, reflektory, nadwozie zmieniono, wnętrze, wersje silnikowe. Samochód był produkowany w Japonii, w Iwacie, w Shizuko, w Hiszpanii, Linares, w Iranie, Razawi, w Indonezji, Bekasi, w Ekwadorze, w Quito. Jest to SUV, jest to segment SUV-ów jako 3 i 5 drzwiowy. Występował z pięciobiegową manualną, cztero- i pięciobiegową automatyczną skrzynią z napędem na tylne koła oraz napędem wszystkich kół. Długość samochodu to 400 cm w przypadku wersji 3-drzwiowej do 450 w przypadku wersji 5-drzwiowej. Szerokość to 181 cm, wysokość 169. Rozstaw osi to w przypadku 3-drzwiowej 244, w przypadku 5-drzwiowej 264 cm. Masa własna od 1450 kg do 1800. Samochód uzyskał w testach Euro NCAP 4 gwiazdki. Pojemność bagażnika to od 184 litrów w przypadku wersji 3-drzwiowej do 398 w przypadku wersji 5-drzwiowej. Samochód to konkurent takich aut jak Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60 czy Audi Q5. Teraz co nieco może o silnikach oferowanych w Suzuki. Podstawowy silnik benzynowy 1.6, 16-zaworowy, 106 koni, 145 Nm. Kolejny silnik to 2.0 benzynowy. Tutaj jest 140 koni, 183 Nm. 2.4 benzynowy silnik 16-zaworowy, 169 koni, 227 Nm, 2.7 V6, czyli sześciocylindrowy silnik, 24 zawory, 173 konie, 231 Nm, 3.2 V6, 233 konie, 291 Nm oraz silnik wysokoprężny 1.9 The Diss, tak zwany wtrysk bezpośredni common rail, 130 koni, 300 Nm. To by było na tyle takich podstawowych danych technicznych o Suzuki Grand Vitarze. Samochód był wyposażony, był oferowany w następujących wersjach wyposażenia: Comfort Premium Deluxe, X-Adventure. Standardowo posiadał bogate wyposażenie: ABS, cztery poduszki, kurtyny, klimatyzacja automatyczna. Dodatkowo była oferowana wersja limitowana 20th Anniversary, różniąca się beżową skórzaną tapicerką, nakładkami progów, aluminiowymi felgami, srebrnymi dodatkami na nadwoziu. Samochód był w barwach czarno-ciemnoszarych, można tak to określić pokrótce. Dobra, to by było na tyle odnośnie takich podstawowych danych technicznych. Teraz co nieco może o samym samochodzie. Samochód tak naprawdę łączy rasową terenówkę, powiedzmy, z SUV-em. Zdobył dosyć duże uznanie na rynku, także jest w czym wybierać, powiedzmy, wśród używanych samochodów. Jest ich bardzo dużo w ofercie aktualnie. Samochód tak naprawdę to dużo większy przyjaciel tak naprawdę Suzuki Samuraja jako następca. Dodatkowo wersja poprzednia Grand Vitara nie była za bardzo atrakcyjna, powiedzmy, stylistycznie. Tutaj samochód zdecydowanie może się podobać nawet do dzisiaj. Także samochód powstał na płycie podłogowej Opla Antary, Chevroleta Captivy czy Cadillac SRX.
Sama sylwetka jest dosyć ciekawa. Jest to połączenie okrągłości z kantami, ostrymi liniami. Samochód w 2008 roku przeszedł facelifting. Dołączono mocniejsze jednostki napędowe, łącznie z 3,2 litra V6. W 2012 roku auto przeszło następny facelifting. Szczególnie warte polecenia są wersje właśnie poliftingowe z mocnymi silnikami V6, szczególnie 3,2 litra. Jakie co do wersji silnikowych, najsłabsze wersje, powiedzmy 1.6, 2.0, będą dosyć, powiedzmy, mało dynamiczne. Spalanie średnie to około 10 litrów do 12 nawet. W przypadku silnika dwulitrowego tutaj już będzie spalanie nawet dochodziło do 15 litrów. W przypadku silników V6 tutaj spalanie będzie gdzieś w granicach nawet powyżej 15 litrów. Silniki ogólnie benzynowe nie mają większego problemu. Mają charakterystyki wysokoobrotowe. Trzeba sprawdzać poziom oleju. Raczej nie sprawiają większych, powiedzmy, kłopotów. Jedynie co do spalania można się przyczepać. W przypadku silnika wysokoprężnego to znany silnik z koncernu Renault, tutaj jako oznaczony Dedis, tutaj silnik DCI z Renault. Spalanie to nawet poniżej średnio 8 litrów oleju napędowego. Niestety tutaj dosyć sporo awarii występuje, układ tryskowy, turbosprężarka, dwumasowe koło zamachowe, filtr cząstek stałych, szczególnie przy jeździe podczas jazdy miejskich, także trzeba zwrócić uwagę na te aspekty. Dodatkowo dochodziło do uszkodzenia panewek i wału korbowego, także raczej polecany silnik jest benzynowy, dwulitrowy oraz silniki V6 jako optymalne. Dodatkowo w napędzie była stosowana pięciostopniowa manualna oraz 4-5-biegowa automatyczna skrzynia biegów. W automacie pamiętajmy o regularnej wymianie oleju co 50-60 tysięcy, jak także o wymianie oleju w mechanizmach różnicowych, jak także w reduktorze i w rozdzielaczu napędu. Samochód dosyć dzielnie sobie radzi w terenie. Tak naprawdę tutaj mamy doceniany napęd 4x4, centralny mechanizm różnicowy, blokadę tego mechanizmu oraz reduktor, także samochód dosyć dzielnie sobie radzi w terenie. Zawieszenie z przód to kolumny MacPhersona, z tyłu układ wielowahaczowy. Co do awaryjności, najczęściej auta jeżdżące w terenie trzeba zwrócić uwagę na wycieki oleju, półosie napędowe, przeguby, układ przeniesienia napędu, czy były regularnie także wymieniany olej w układzie przeniesienia napędu, w mechanizmach różnicowych. W zawieszeniu najczęściej padają łożyska, kół, gumy stabilizatora, końcówki drążków, wahacze. W zależności od jazdy, czy będziemy po terenie więcej jeździć, czy w terenie utwardzonym. Dodatkowo w najstarszych egzemplarzach możemy mieć problem już z rdzą, ze słabym lakierem. Trzeba pamiętać o konserwacji, szczególnie podwozia. Warto wybierać modele po faceliftingu. Samochód ogólnie jest warty polecenia. Na pewno radzi sobie bardzo dobrze w lekkim i średnio trudnym terenie. Zdecydowanie lepiej od konkurentów. Najtańsze egzemplarze kupimy już od 20, nawet od 20 kilku tysięcy złotych. Aczkolwiek na zadbany egzemplarz, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie po faceliftingu, będziemy musieli wydać raczej grubo powyżej 30 tysięcy złotych. Samochód ogólnie jest taniej średniej w eksploatacji, powiedzmy, gdy jest dużo części zamienników, warsztatów specjalizujących się w modelu Suzuki, powiedzmy, także nie powinniśmy problemów mieć z serwisowaniem. Ogólnie auto jest godne polecenia, szczególnie wersje po faceliftingowe. Także to by było na tyle.
w tym odcinku dziękuję. Zapraszam do następnych odcinków Autokrytyk. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału.